Witajcie moi kochani. Dzisiaj zrobimy sobie przepyszne śliweczki marynowane. Zaczniemy od zrobienia zalewy, która nam później troszeczkę przestygnie, a do niej potrzebujemy 350 ml wody, 120 ml octu 10%, szczypta soli oraz 300 g cukru. To wszystko sobie zagotujemy, a później do słoików będziemy dawać śliwki oraz przyprawy, goździki, gorczycę, laska cynamonu, odrobinę pieprzu i ziele angielskie. Do garneczka wlewamy wodę. Cukier wsypujemy. Dajemy takie dwie szczypty soli. Tak, na końcu łyżeczki. Oraz ocet. To wszystko sobie zagotowujemy. Wymieszamy cukier, żeby się nam rozpuścił. Nasza zalewa już się zagotowała. Wyłączamy i odstawiamy. A teraz będziemy przygotowywać śliwki. Mamy tutaj 1,2 kg śliwek. Już je sobie wypestkowałam, ale zostawiłam jeszcze dwie. Więc nacinamy, nie do końca, wyciągamy pestkę. Sprawdzamy, czy nie mamy lokatorów. I tak przygotowane śliwki będziemy dawać teraz sobie do słoików. Ja tu już naszykowałam sobie słoiki. I teraz do każdego słoika będę wkładać śliweczki. Nie muszą być tak mocno ubite. Że starczy. I tak będę dawać do każdego jednego słoika. Śliwki mamy już w słoikach i teraz do każdego słoika będę dawać po ziarenku ziela angielskiego. Do takiego większego słoika dam dwa. Po trzy goździki. Do tego większego wrzucę sobie cztery. Teraz po szczypcie gorczycy. A do tego większego dodam takie dwie. Parę ziarenek pieprzu czarnego. I już tutaj mam kawałki kory cynamonu. I do każdego słoika dam po kawałku. Do tego większego oczywiście dam więcej. A do takich mniejszych będę wrzucać po jednym kawałeczku. Teraz wszystkie słoiki będziemy sobie zalewać zalewą. Do każdego słoika będziemy wlewać sobie jak widzicie, brakło mi zalewy, więc teraz sobie jeszcze dorobię i podam Wam proporcje. Zalewa dorobiona, dokładnej ilości
składników będzie w opisie filmu. Dolewamy sobie muszę wam powiedzieć, że do tych, że śliwki powinny być dojrzałe, ale dość twarde. One są najlepsze. Nasze słoiki już możemy zakręcić i będziemy je pasteryzować 20 minut od chwili zagotowania się wody. Śliwki będą gotowe do zjedzenia tak po 2 tygodniach. A teraz chciałam się z wami pożegnać. Dziękuję ślicznie za oglądanie filmików. Jak zawsze zapraszam na ponowne. Łapki w górę. Subskrybujcie nasz kanał. Dzięki wielkie, cześć.